Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Sędzia przerywa grę. Jest spalony. Nie dziwi złość reszty drużyny. Trzeba unikać takich błędów. Vipers. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że... A teraz będzie dobra okazja. Dalej jest ciekawie. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy, co dalej. No nie, tak nie można bronić. To była ładna akcja, ale naprawdę defensywa musiała akurat w tym momencie oddalić się w nieznanym kierunku. Wiedzą teraz, nad czym muszą popracować na treningu. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Tak jest, a więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Jest za linią obrony. Uwaga! Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Bramka, proszę Państwa! Nie był to pokaz najwyższych umiejętności bramkarza. Patrzymy raz jeszcze na tę powtórkę, zastanawiając się, czy bramkarz mógł zrobić coś lepiej. Moim zdaniem na pewno. Wszyscy trenerzy świata uczą, żeby wybijać piłkę w bok, poza zasięg rywali. Tutaj trafiła wprost pod nogi przeciwnika, który spadł. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Że też przy takim kryciu padła z tego bramka. Popatrzmy raz jeszcze. Obrona nie może sobie wiele zarzucić. Starała się jak mogła. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wyda... Ale może teraz będzie szansa. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Strzał na bramkę. Zablokowany ten strzał. Wejście bez faulu. Piłka odzyskana. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Aut bramkowy, a pachniało tu przez chwilę golem. Powinien sobie pozwalać na takie wejścia. Przecież ma już na koncie żółtą kartkę. Cóż, Jacku, resztę tego spotkania obejrzy w szatni. Sędzia się nie waha. To zasługiwało na drugą żółtą kartkę. Tomku, zastanawiam się, co sobie myślał, że sędzia tego nie zauważy. Dziś, gdy na boiskach mamy VAR, niepotrzebnie osłabił kolegów. I oto mamy koniec meczu. Ekipa gości zdobywa dzisiaj 3 punkty. No, przekonujące. Pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty.